Byłam pewna, że nie pada. Ja tu się wystroiłam w adidaski zamiast w kalosze. A to było jak pod psem. Taka mrzawka, jakby mały śnieg, no ale niemożliwe, bo jest chyba z 8 stopni, więc nie ma takiej opcji. Śmigam sobie dzisiaj taka cała na beżowo. Idę do samochodziku i do roboty. Nie ma lekko. Dzisiaj taki jasny outfit. Dzisiaj bardziej beżowo, tak? Ale chyba będzie padał deszcz, więc trzeba było ubrać kalosze. Oby nie padało, bo ogonek nie lubi deszczu. Ej, co to za łobuz? Idzie pannica. Znowu ma tą różową obruszkę. Pokaż się. Patrzcie, jakie cudowne. No i ty ze śliczna. Który piesek nie jest śliczny, nie? Oto jest pytanie. Nagram, jak idziesz. Szybko. Jednak te liście spadają moment. Naprawdę będzie zima w pełni. Ja właśnie na rowerku. Ubrałam się jak na cebulkę. Rękawiczki. Chociaż nie ma tragedii, bo jest około 9, chyba 10 stopni. No ale trochę ruchu się przyda w weekend, więc przejażdżka. Ostatnio ktoś pytał, czy mogę powiedzieć coś więcej na temat naszych rowerów elektrycznych. Ja za bardzo się nie znam na specyfikacji, więc najlepiej będzie, jeśli wejdziecie na stronę producenta i wszystko tam sobie przeczytacie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że są bardzo ciężkie, bo ważą około 36 kg, więc jeśli musicie go gdzieś przenieść, podnieść i tak dalej, to jest to wyczyn. Co do zasięgu, to z tego co kojarzę, około 150 km musi przejechać na pewno, ale ja jeździłam nieraz około 200 i wtedy dopiero zapalała mi się czerwona lampka, więc wszystko zależy od ukształtowania terenu i też wagi może, no nie mam pojęcia, ale naprawdę rower nam się sprawdzają. Proszę bardzo, tam jest góra Kolsos. Mamy z niej filmik na kanale, to jest jeden z pierwszych filmów. Serdecznie zapraszam do oglądania starszych filmów. Ja tam lubię do nich wracać, z tego co wiem, moja mama, siostry też, bo są naprawdę zabawne. Zwłaszcza zawsze się z Kasią śmieję z mojej historii o dzikiej róży. Na filmiku chyba o Holmenkollen. Jeśli macie gorszy humor, zapraszam do oglądania, bo naprawdę się troszkę można uśmiać. Ale piękne są takie liście złote. Kurczę, jeśli nie pada, to jeszcze jest piękna. Ale jak pada, to już nie tak fajnie. Oh my god, co za pogoda. Idę szybko kupić bejce, bo musimy dorobić progi, bo Bik nie ma jak przejeżdżać przez nie. W Norwegii bardzo popularne są wielkie progi. Jestem właśnie w sklepie Biltema. Czekam tutaj do komputerka, podejdę, wpiszę co potrzebuję. I wtedy od razu, jak macie tam 10, 9 i tak dalej, będzie przydział do sekcji i nie będę musiała chodzić i krążyć. No i już wiem, że muszę iść do 11 w dziale BIG, czyli coś, no, budowa. Po prostu budowa. I potrzebujemy w ciemnym kolorze, jeśli chodzi właśnie o listwy i ogólnie progi w Norwegii. To za każdym razem, jak mam gości, nawet sama czasami się zapominam, i haczę o nie w domu, bo niektóre mają 5 cm, niektóre 10, ja nie wiem, kto to wymyślał. Proszę bardzo. Ostatnio. Ona chyba na mnie czekała. A wcześniej sprawdzałam na internecie i było, że jest tylko jedna dostępna. Ale czasami się to nie sprawdza, więc całe szczęście, że była. Jeszcze raz spojrzę na zdjęcie, czy na pewno, ale raczej tak. Nie, no jeszcze chipsów z Biltemy to nie jadłam. Kupię barbecue i ten śmietankowo-cebulowy. Już progi pomalowane. A pokażę wam, o co chodzi z tymi progami, że są wysokie. Tu przykładowo nie jest jakoś tak jeszcze tragicznie, bo to jest, nie wiem, 3,5 cm, 4 może. Tu jest to samo, ale na przykład tu to już jest 5. Tutaj już nie robimy progów. No ale żeby chociaż tutaj chodzę do tych pokoi łazienka, to już tam trudno. Hello na kanale. Zobaczcie w ogóle, jakie tu mam kulki. Nie zauważyłam tego wcześniej, dopiero w sumie wczoraj albo dzisiaj rano. Jadę teraz odebrać paczkę z Zalando
i będę powoli się pakowała na wyjazd, bo nie wiem, czy wcześniej wspominałam na vlogach, chyba nie, ale będziemy właśnie mieli swój ostatni wyjazd, takie wakacje, urlop w tym roku, pomijając Polskę, do której pojedziemy na święta. Już decyzja zapadła, będziemy w Polsce na święta i będę musiała się zapakować, a po przyjeździe z tego urlopu, akurat jedziemy do Hiszpanii, będę musiała w końcu schować letnie rzeczy, bo już w tym sezonie na pewno nie będą potrzebne i tylko zawalały mi miejsce w szafie. Tak więc swetry, które mam na górze, będę musiała wziąć na dół, a letnie rzeczy schować na samą górę, bo już naprawdę w tym roku nie będę do nich sięgała. I co? Cieszę się, że jest ten wyjazd. Niestety pogoda, z tego co widziałam, nie ma być zbyt fajna. Ma być troszkę pochmurnie, 3 dni ma padać deszcz. No, mogłoby być lepiej, ale temperatury i tak są ponad 20 stopni, więc dla nas i tak super, bo tu mamy 8-10, więc niebo a ziemia. A poza tym, chociaż nie trzeba będzie się męczyć, bo czasem jak są 30 plus, no to Daniel wtedy narzeka, ja uwielbiam takie temperatury. Naprawdę wolę się troszkę upocić niż marznąć. Ale ja też jakoś dosyć dobrze znoszę wysokie temperatury, a nie tak, że wiecie, za czas ktoś ma mokrą skórę i taka jest no niezbyt fajna. Dobra, nie rozgadując się, jadę po paczkę z Zalando, zobaczymy sobie, co tam przyszło. Zamówiłam 2 pary butów, jakieś podkoszulki, podswetry i tyle. Jedziemy. Idę z paczuszką. Już została odebrana szybko i sprawnie. Nie, że coś, ale jeszcze nic, a już mi się paczka otworzyła. Jak oni to zakleili? Mam nadzieję, że wszystko jest na miejscu. WTF? Normalnie łakomstwo na całego. Ja zazwyczaj należę do tych osób, które jak jest coś słodkiego w domu, albo nawet chipsy, czekolady, no nieważne, obojętnie coś, jakieś takie, wiecie, przekąski, to jak zostaje ostatnia sztuka, to ja zostawiam, żeby nie było, że wszystko zjadłam, a może ktoś też chce spróbować. Ale kupiłam te chipsy w Biltemie, tam jak byłam pod ten olej, no to teraz zażarłam te chipsy, bo tak mi smakowały, tak mocno słone. I Daniel nawet ich nie spróbował, więc mam teraz takie poczucie takiego żarłacza. Ja dobrze wiem, że jestem żarłok i jak słodkie czy coś, to ciężko, żeby się uchowało w domu. Ale właśnie taką miałam zasadę, żeby zawsze coś tam zostawiać, a tutaj pochłonęłam wszystko w moment. I powiem wam, że te chipsy są 100 razy lepsze, a kosztowały tylko 15 koron niż te wszystkie inne o smaku właśnie fromage tutaj dostępne w Norwegii. Będę musiała tam częściej wpadać. Jak Daniel będzie potrzebował jakąś bejce albo coś, niech mnie wysyła do sklepu. Bierzemy się za otwieranie paczki z Zalando. Właśnie chcę pokazać, o co tu chodzi w ogóle. Zobaczcie, no. No ale niech będzie, że niby nikt tu nie zaglądał. Bo dalej niby tu siedzi ta taśma. Come on, bo nie chce mi się chodzić. Laczuszki eleganckie. Laczuszki z temu. Polecam. Otwieramy. 2 pary butów i koszulki. Wszystko się zgadza. Ciekawe jak z materiałem, bo tak jak wam ostatnio pokazałam, chociaż pewnie w tym vlogu to będzie, zakupy z Temu, bo znalazłam 100% bawełny. Mówię, o, kupię. I taka zdziwiona, bo mówię, 100% bawełny na Temu. Ale jednak, powiem wam, takie cienkie były te koszulki, co zresztą sami zobaczycie. Dlatego kupiłam Zalando z Holiester. Moja siostra, wiem, że lubi tą firmę. Zobaczymy, jak będzie wyglądały, jak będą wyglądały, ale widzę, że dosyć gruby ten materiał. Tylko 2 pary butów. Nie wiem, czy nie będą zbyt takie przesadzone, bo tu widzicie jakieś takie ćwieki czy coś. Już pewnie nie modne 3 lata, ale jakoś tak mi się spodobały. Jak komuś nie pasują, że nie modne, przecież nikomu nie każe ich nosić, to ja będę je miała na nogach. A tu powiem w takim stylu, może te ładniejsze. Zobaczymy. Tak też, buciory. Oczywiście nie potrzebuję ich za bardzo, ale w sumie są spoko. Nie wiem, czy trochę nie za luźne. Zwłaszcza, że na początku nie byłam przekonana. Może je zostawię. Jakieś super specjalne nie są, ale najgorsze chyba też nie. Przymierzę jeszcze te drugie. Drugie bardzo podobne z tym, że mają takie ćwieki. Chyba tamte wolę takie bardziej klasyczne. Porównując 2 buty na raz, wolę tak. Takie bardziej klasyczne. Koszulki, które przyszły, to takie zwykłe topy. Jedne są z takim większym dekoltem, drugie mniejszym. I bardziej mi się podoba ten dekolt niż taki zwykły, więc zostawię sobie te. Czy to pod sweter, czy do jakiegoś kardiganu. Jeszcze zanim otworzę pakę. Łakomstwo. No, to my tu mamy.
Zrobiłam odrobinę miejsca. To jest koszulka, która niby jest 95% bawełny. Tylko czemu ona jest taka cienka? No jeśli chodzi o wykonanie, to myślę, że całkiem. Tylko że jak jest taka cienka, to tak brzydko to będzie widać. Założę i zobaczymy. Będzie zwrot, ja mam zieloną koszulkę pod spodem, ale widzę, że prześwituje. Nie. Nie potrzebuję tego. Myślałam, że będzie coś fajnego, zwłaszcza patrzę 100% bawełny, bo 95 i 5% spandex, no ale nie. Tak, jestem ciekawa. Ale to jest taka kulka na muszki owocówki, bo przez te jabłka, które mamy od razu tu za oknem, one też gniją, jest tyle muszek owocówek, że one non stop wchodzą do domu i jest ich pełno. Jak tylko zostawić jakąś resztkę jedzenia na talerzu albo coś, nagle jest ich multum. To jest coś w stylu lepu na muchę. Jak się blisko nos da, to tak śmierdzi. Nie wiem nawet co za zapach. Co to jest? Po prostu jakiś klej. Myślałam, że to będzie jakoś słodko pachniało, żeby te muchy zachęcić, ale chyba po prostu takie dziadostwo. Dawaj. O, ale nie zostaje na palcach, więc taki plus. To jest jakiś lep, gdzieś to w jakimś kąciku przyczepię, żeby nie było widać. Coś słabo. Właś! No więc zobaczymy, czy to się sprawuje. Dodatkowo 3 szybki do iPhone'a, bo u mnie zawsze iPhone non stop spada na ziemię, więc przyda się. Najzwyklejszy pokrowiec na telefon, bo niestety wszystkie stare nie pasują, bo ten iPhone jest węższy. I dłuższy ciut. Jestem w kuchni, jak coś gotuję. Tam dosyć ciemno. Pomyślałam sobie, że może jakieś takie dziwne coś. Zobaczymy. Może się nada. O, to wam polecam. To już jest drugie. Mam jedno, które jest białe. Bo to sobie takie szare troszkę, żebym odróżniała. Ja do tego sobie daję wcierkę do włosów. I po prostu skacie tutaj. To fajnie. I ta wcierka wam wychodzi prosto na skórę głowy. A nie, że dyfuzorem robicie i wszędzie się rozpryskuje na włosy. Od razu macie też taki masażyk głowy. No naprawdę to polecam. Dużo mniej produktu schodzi i wydaje mi się, że bardziej właśnie znajduje się wtedy on tam, gdzie trzeba. Czyli na samej skórze głowy. Proszę bardzo. Zobaczymy jak jakościowo w tym. Ja myślę, że całkiem fajne. Zaraz rozłożę od razu na stole. Może nie do końca pasuje na ten bieżnik i tak dalej. Bo teraz są te złote talerze, one bardziej jakoś pasują. Ale bardzo fajny i jakościowo ok. I to jakieś grosze kosztowało. U nas kosztuje jedna tyle, co tutaj czteropak. I kupiłam razy dwa, czyli mam 8 sztuk, bo czasem jak jest więcej gości, rozłożymy stół, żeby każdy miał jednakowe. To jest naprawdę też bardzo fajne. Jeszcze zapomniałam pokazać wam kolczyki, jakie zamówiłam. Nie wiem, czy mnie uszy nie będą bolały. Stwierdziłam, że takie są cute. Nie wiem, czy je kiedyś założę. Mam nadzieję, że tak. Walentynki albo coś. Kolejne. Coś takiego, czego ja nigdy nie umiem na uchu sobie zaczepić. Jak macie ucho, to ta część jest z góry wkładana jako śrubka, a to idzie za uchem, ucho pomiędzy. No ciekawe. Lubię takie dziwne, ale zawsze mam problem, żeby trafić później w tą śrubkę. I ostatnia rzecz. Masażer do głowy. Niech rośnie ta czupryna, co? Ja rozumiem, że wyszło słońce. Jest się trochę cieplej niż zwykle. Ale już od razu, żeby Buda z lodami jeździła. A tu kwiatki takie jakieś mam. Po moich stepach akarmańskich nie ma śladu, wszystko padło. Jedyne co przeżyło to lawenda, kocimiętka, ścięta 100 razy, ale dalej rośnie. To z Ikea to już myślę kwestia czasu, a to dziadostwo trzyma się od maja. Takie dziadostwo, że takie coś to muszę kupować teraz co roku. Miętę powyrwałam, bo korzenie już tutaj szły normalnie. Bazylia też już na wyginięciu. Ale to też już na nią czas, no bo jak rano mamy 3 stopnie, no to jak to ma się utrzymywać? W dzisiejszym vlogu to by było na tyle. Jak widzicie, wzięliśmy walizki i pojechaliśmy na lotnisko. Tak więc kolejne filmy będą już z gorącej Hiszpanii. Zostańcie z nami. Pamiętajcie wejść na Instagram ikestressvlog i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!
Nie mogłam przeżyć tych moich kuleczek na płaszczu, dlatego od razu musiałam to wyciąć wszystko. Sprzęt z temu polecam, sprawdza się. Tak więc ponownie się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Pa, pa!